Ok, więc powoli zaczynamy. Powiem dzisiaj trochę o elementach bezprzewodowych i personalizacji, tak jak już wspominałem. Natomiast te osoby, które już miały do czynienia z naszymi na przykład przyciskami bezprzewodowymi czy końcówkami bezprzewodowymi, to też proszę o chwilę cierpliwości, ponieważ dalej znajdzie się kilka ciekawych informacji, jak ta oferta się rozwija. Więc na początek opowiemy sobie o tych elementach, które do tej pory już oczywiście istniały. Natomiast potem będą nowości tak naprawdę już dla wszystkich, również dla mnie pewnego rodzaju nowości, integracje z systemami innych części Schneider Electric, nie tylko działu przemysłowego, czy to jak ta oferta się rozwinęła pod względem tego tak zwanego Harmony Hub. A w drugiej części pokażemy sobie kilka więcej informacji technicznych odnośnie personalizacji elementów takich jak przyciski czy naklejki specjalne na szafy. To już będzie taka dodatkowa część na kilka minut. Ok, więc nasze przyciski bezprzewodowe, zaczynając od tego, dla tych, którzy już zdają, to będzie to przypomnienie. Jest to przycisk działający na piezoelektryku. W momencie, kiedy wciśniemy go, informacja jest przekazywana drogą radiową po protokole Zigbee do jednego z dwóch odbiorników. Może być to zwykły przekaźnik lub element komunikacyjny, tak zwany Harmony Hub teraz w ofercie. I tak jak wspominałem, jest to piezoelektryk, czyli taki przycisk nie posiada w sobie żadnej baterii. Jest to przycisk, który działa na piezoelektryku, czyli siła mięśni, którą mam, wciskając przycisk, powoduje wygenerowanie danego sygnału. I w momencie, kiedy ja wcisnę ten przycisk, to generowany jest sygnał. Generowany jest sygnał, dosłownie tak naprawdę trzy sygnały, które lecą do odbiornika. W momencie, kiedy jeden zginie, to zawsze jeden z dwóch dojdzie. Jeżeli zginą dwa, to dojdzie trzeci. Jeżeli zginą wszystkie, no to sygnał nie dojdzie. Natomiast tutaj, jeżeli odpowiednio ustawimy elementy, to w 99,9% przypadków taka sytuacja nie będzie miała miejsca, że ten sygnał nie dojdzie. Natomiast w momencie wciśnięcia leci informacja o numerze identyfikacyjnym danego elementu. Więc od razu widzimy tutaj pewne ograniczenia tej technologii. Nie będziemy mogli tutaj użyć tego do grzybka bezpieczeństwa, czyli żeby zrobić stop awaryjny lub na przykład przy suwnicach, gdy mamy jakiegoś rodzaju podnoszenie do góry, gdzie sygnał powinien być ciągły. Natomiast w wielu innych przypadkach ta technologia będzie się sprawdzać. Jest to protokół Zigbee, dokładnie Zigbee Green Power, używany nie tylko przez Schneider Electric, ale wielu innych producentów i oczywiście mamy tutaj do czynienia z odpowiednią standaryzacją tego protokołu. Jest odpowiednia norma i odpowiedni instytut standaryzacyjny, odpowiednie elementy. Tak jak wspominałem, 32 miliony numerów identyfikacyjnych jest odnośnie tych przycisków, czy dalszych elementów, takich jak krańcówki, których za chwilę sobie wspomnimy. Więc szansa na to, że przyjdą dwa takie same elementy do nas, jest tak naprawdę szansą nikłą. Jeżeli ktoś ma takie szczęście, że dostanie dwa identyczne przyciski z tym samym numerem identyfikacyjnym, to prawdopodobnie polecam grać w Totolotkę albo nawet w Eurojackpota, ponieważ to jest szansa na tym poziomie. Więc mamy ten protokół Zigbee i również ważną informacją jest to, że ten protokół Zigbee i wybrany jego kanał 11, to jest dokładnie 2405 MHz. Jest to miejsce, w którym zarówno Bluetooth, jak i Wi-Fi, które często gdzieś w przemyśle możemy spotkać, ma swój najmniejszy udział, więc zakłócenia związane z tymi innymi sieciami, które działają blisko 2,4 GHz, będzie minimalne. Kolejna informacja jest taka, że nie jest to taki standardowy sygnał, o którym uczymy się w szkole, czyli sygnał AM, miejsce, w którym jeżeli chcemy przesłać 0 lub 1, to zmienia mi się amplituda danego sygnału, lub nie są to też fale FM, które znamy oczywiście z radia, gdzie w momencie, kiedy mamy 0 albo 1, to zmienia nam się częstotliwość danego sygnału, tylko jest to tak zwana modulacja fazy, czyli mamy tutaj tą sinusoidę, która jest widoczna i w momencie, kiedy chcemy przesłać 1, no to to jedno wybrzuszenie tej sinusoidy na początek nadawania sygnału zmienia swój kierunek, czyli jest jakby odwrócone i na koniec nadawania sygnału również to wybrzuszenie w tej sinusoidzie będzie odwrócone. I tutaj mamy informację, że to jest 1 i to jest najdokładniejsze i
Największa niezawodność jest w takim przesyłaniu sygnałów, jeżeli chodzi o takie technologie. Oczywiście w tych wszystkich przyciskach bezprzewodowych to są zwykłe fale radiowe, czyli fale elektromagnetyczne, które podlegają tym samym prawom fizyki, co wszystkie fale elektromagnetyczne, czyli mogą zostać odbite, mogą zanikać. Oczywiście, jeżeli ileś razy się odbije, to oczywiście każdy materiał ma swój współczynnik pochłaniania, ale również, co ważne, mamy tutaj dyfrakcję. Czyli w momencie, kiedy mamy jakieś szczeliny, tak jak tutaj, to taka fala jest w stanie przechodzić przez te szczeliny, co jest dosyć istotne, jeżeli będziemy umieszczać odpowiednie odbiorniki, na przykład w szafach, które mają wentylację, możemy umieścić to dosyć strategicznie, taki odbiornik, żeby trochę sobie zasięg polepszyć. Jak każda fala elektromagnetyczna, mamy też to oczywiście współczynniki propagacji fal radiowych przez odpowiednie elementy. Jak widać, można tutaj oszacować, jak będzie wyglądał nasz zasięg, jeżeli naszą przeszkodą będzie na przykład drewno, plastik, czy jakieś elementy ceramiczne lub nawet metalowe elementy, które będą po drodze. Natomiast kwestia jest też tego, że mamy oczywiście informacje, jak wygląda odbicie tych fal, więc przy dodatkowych jeszcze elementach takich jak anteny przekaźnikowe będziemy mogli w jakiś sposób omijać te przeszkody. Więc pierwsze pytanie, oczywiście, jaki jest zasięg takich elementów, to jest pierwsze pytanie, które możemy sobie zadać. Zasięg takich elementów na wolnej przestrzeni to jest około 100 metrów. W momencie, kiedy umieścimy taki przycisk w szafie metalowej, to będzie to około 25 metrów. Oczywiście wszystko zależy od grubości tej szafy, czy jakieś dodatkowe przeszkody będą po drodze, w którym miejscu umieścimy taki przekaźnik, taki odbiornik tego sygnału elektromagnetycznego. I tutaj mamy zasięg. W momencie, kiedy chcemy przedłużyć ten zasięg, możemy użyć tak zwanej anteny przekaźnikowej. I ta antena przekaźnikowa, która potrzebuje co prawda zasilania, ta antena przekaźnikowa umieszczona w odpowiednim miejscu może omijać przeszkody, ale również wydłuża zasięg dosyć znacznie. Nawet jeżeli tutaj mamy szafę metalową, to nawet tutaj może być, w zależności od oczywiście grubości szafy i danych, które prezentujemy, to jest oczywiście od 250 do nawet ponad 300 metrów taki zasięg. I oczywiście to też nie jest ograniczeniem tej technologii. Takie przyciski bezprzewodowe, jeżeli połączymy anteny, połączymy je szeregowo, czyli ustawimy co 200 metrów dla przykładu, te zasięgi mogą rosnąć i rosnąć praktycznie w nieskończoność. Tak? Jedynym minusem takiego zastosowania, że mamy na przykład dwie anteny, to jest to, że każda antena wprowadza opóźnienie czasowe między 10 a 54 milisekundy, więc w momencie, kiedy wcisnę taki przycisk, to między 10 a 54 milisekundy dojdzie do odbiornika później, miał 10 takich anten, no to już wiadomo, że może to dojść nawet do połowy sekundy, takie opóźnienie. Natomiast idea tych anten jest taka, żeby umieścić je w miejscach strategicznych i objąć zasięgiem całą fabrykę czy cały zakład. Teraz dla tych, którzy nie widzieli, pokażę tutaj krótki filmik, oczywiście nie będę go całego pokazywał, jak się programuje takie. Dużą korzyścią w tych przyciskach czy krańcówkach, jak zaraz sobie się dowiemy, czy dodatkowych elementach bezprzewodowych, jest po prostu szybkość programowania. Ja nie potrzebuję jakichś specjalnych funkcji, pokażemy tutaj sobie na krótkim filmiku. Przytrzymuję przycisk u góry, aż zaczną mi odpowiednie diody migać. Teraz mam wybór pomiędzy przekaźnikiem Q1 a Q2. Facet na filmie wcisnął Q1. I teraz trzy razy nastąpi wciśnięcie przycisku bezprzewodowego i w tym momencie zapaliła mi się tutaj dioda, która mówiąca o sygnale, i przycisk jest już zaprogramowany w momencie, kiedy ta dioda zniknie. I taki przekaźnik możemy programować zarówno monostabilnie, żeby działał, jak żeby działał również bistabilnie. A możemy go zaprogramować do działania start-stop, ale mamy również wiele innych opcji, o których za chwilę sobie wspomnimy. Więc taka standardowa oferta składa się z tych przekaźników, które mogą obsłużyć maksymalnie 32 przyciski. Jeden taki przekaźnik ma zazwyczaj dwa wyjścia przekaźnikowe i teraz ode mnie zależy, czy będę chciał 20 przycisków użyć do jednego wyjścia przekaźnikowego, a 12 do drugiego,
czy po prostu wszystkich użyć pod jedno wyjście przekaźnikowe. Limit na jedno takie proste urządzenie to są 32 urządzenia w postaci 32 przycisków bezprzewodowych. I okej, to jest jedna opcja. Natomiast drugą opcją, bardziej zaawansowaną, są tak zwane harmony hub, czyli elementy komunikacyjne. I teraz na początku powstawania tej oferty to mogliśmy do tego podłączyć tylko i wyłącznie przyciski, więc tutaj na prezentacji jest pokazane, że maksymalnie 60 przycisków jestem w stanie zaprogramować do takiego urządzenia. I takie urządzenie ma na sobie dwa porty komunikacyjne, to jest, żeby łatwiej było robić tak zwany daisy chain, czyli łączyć od jednego do drugiego kilka takich elementów. Natomiast protokoły to może być to Modbus szeregowy po RS-485 lub Ethernetowe złącze z Modbusem TCP. I teraz ja wciskam przycisk, pojawia mi się jedynka w odpowiednim bicie i tak naprawdę wyciągnięcie tych rejestrów to jest 30 sekund pracy, ponieważ są 3-4 rejestry, przepraszam, od 0 do 3 i wystarczy, że wyciągnę wszystkie te 3 rejestry jednym zapytaniem modbusowym i będę miał tą informację, której potrzebuję. Tak? Jeżeli mam sterownik PLC Schneidera, to pytam sobie o procent MW0 dla przykładu. I taki procent MW0 to wyciągnie mi pierwsze słowo, w którym będzie już 16 takich przycisków zaprogramowanych. Za chwilę sobie wspomnimy, jak ta oferta tych Harmony Hub się rozszerzyła, ponieważ jest tutaj dużo więcej różnych opcji w tym momencie. Mamy naprawdę dużo możliwości łączenia dużo rodzaju różnych urządzeń, nie tylko przycisków pod takie Harmony Hub, ale to za chwilę w dalszej części prezentacji sobie pokażemy. Więc jeżeli chodzi o przyciski, to ważna informacja, że tutaj są zarówno wersje plastikowe, zazwyczaj jakiś poliamid z politereftalanem butelynu, materiał taki standardowy jak materiał każdego przycisku w Schneiderze plastikowego. I mamy również przyciski, które są przyciskami metalowymi. Metal to jest zamak, czyli stop cynku, aluminium i, o ile dobrze pamiętam, kadmu. Więc możemy sobie zarówno taki, jak i taki przycisk zaprogramować. Jeżeli chodzi o nadajniki, to są dwóch typów. Jest jeden nadajnik taki, który wcisnę, leci jeden sygnał, a nas również są tak zwane pseudobistabilne elementy, czyli takie, które jeżeli ja wcisnę przycisk i go trzymam cały czas, to jeden sygnał poleciał, w momencie, kiedy go puszczę, to poleci drugi sygnał i przekaźnik mi odpuści. To są takie podstawowe rzeczy. Przycisk to jest standardowy przycisk na otwór FI22, który jestem w stanie zainstalować sobie w każdej szafie, do każdej kasety standardowej, więc tutaj nie ma większego problemu. I wytrzymałość takiego przycisku na liczbę cykli to jest również około miliona. Milion wciśnięć to jest tyle samo, co standardowy przycisk ma liczbę łączeń elektrycznych. Mamy oczywiście dodatkowe przyciski grzybkowe, taki większy przycisk to nie jest przycisk bezpieczeństwa, ale przycisk, który możemy dodatkowe funkcjonalności budować i tak zwane łączniki linkowe. Więc jeżeli ktoś by chciał to oczywiście przetestować, takie elementy, to najbardziej polecamy w podstawowych elementach zestawy. Zestaw, który jest programowalny, czyli przychodzi do nas jeden przycisk, zestaw kapsli oraz jeden programowalny odbiornik, to wtedy wychodzi to najlepiej, jeżeli chodzi o cenę. No i tak naprawdę jakość, ponieważ jeżeli wybierzemy sobie te prostsze i trochę tańsze elementy, to tutaj mamy w takim zestawie nieprogramowalny przekaźnik, który jest fabrycznie zaprogramowany z tym przyciskiem, z którym przychodzi. Ja nie mogę kilku przycisków do tego dorzucić, nie mogę bawić się, jeżeli na przykład jeden przycisk mi zginie, to nie mogę tego przycisku sobie doprogramować, muszę cały układ wymieniać. Natomiast te wersje są oczywiście tym najbardziej popularnymi. I tutaj mamy również pokazane podstawowe kasety serii XALD, do nich również te przyciski pasują, ale mamy również tego typu kasety, które są kasetami ręcznymi z magnesem z tyłu, który można przyczepić i takie kasety poręczne, ręczne, które możemy do tego typu koszyczków potem sobie wkładać. I teraz najprostsza aplikacja tego typu, najczęściej sprzedawana, to jest, jedzie w sobie ktoś wózkiem widłowym, w momencie, kiedy napotyka jakąś bramę, to do tej pory musiał podjechać, pociągnąć za jakąś krańcówkę, albo trzeba było jakieś bardziej skomplikowane systemy zrobić na rozwiązaniach RFID,
dla przykładu. Natomiast tutaj ma facet sobie kasetkę, którą na magnes ma gdzieś na wózku widłowym przyczepioną albo gdzieś schowaną w kieszeni. W momencie, kiedy się zbliża, wciska przycisk, brama się otwiera, wciska przycisk drugi raz, brama się zamyka. I to są te podstawowe elementy. I teraz, jeżeli sobie spojrzymy na cenę takich elementów, to oczywiście ona będzie troszeczkę wyższa niż standardowych przycisków, natomiast idea jest taka, że jeżeli policzymy sobie robociznę, jeżeli policzymy sobie, ile kosztują kable, jakieś koryta i tak dalej, no to często jesteśmy w stanie osiągnąć, albo nawet średnio jesteśmy w stanie osiągnąć 20% niższą cenę. Najczęściej największe takie korzyści cenowe występują w momencie, kiedy użyjemy Harmony Hub, czyli tego elementu komunikacyjnego i mamy tam najwięcej tych elementów. Więc w ciągu ostatnich lat ta oferta zaczęła się rozwijać. Mamy również dodatkowe elementy do detekcji. To już jest od jakiegoś czasu. Mamy tutaj dla przykładu krańcówkę. Krańcówki z najpopularniejszymi głowicami, które są na rynku, jest ich około tam 12 referencji z popularnymi dźwigniami i popychaczami. I tutaj w momencie, kiedy ta głowica zostanie uruchomiona, to przejdzie sygnał do przekaźnika, przekaźnik, jego styk przekaźnikowy się załączy. W momencie, kiedy zostanie ta dźwignia odpuszczona, to poleci drugi sygnał do urządzenia i przekaźnik się wyłączy. Więc to jest takie dosyć proste działanie. To jest jedna rzecz i tutaj najczęściej stosowane to było do tej pory w magazynach logistycznych i tam się świetnie sprawdzało. Drugim elementem, który możemy użyć, to są elementy, do którego możemy podłączyć każdy czujnik. Może być to czujnik indukcyjny, fotoelektryczny, czujnik ciśnienia i tak dalej. I mamy tutaj specjalny odbiornik, to jest troszeczkę inny symbol katalogowy tego odbiornika, który zachowuje nam komunikację w dwie strony pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Jak to działa? Mamy tutaj podłączone zasilanie kablem, najczęściej z końcówką M12. Tutaj mamy sobie podłączony czujnik. W momencie, kiedy czujnik wykrył dany obiekt, to daje on sygnał do tego elementu, zapala się zielona lampka i w momencie, kiedy ta zielona lampka się zapaliła, to przesyłany jest sygnał do odbiornika i wyjście się w jakiś sposób załącza. Teraz co się stanie, kiedy nie będzie zasięgu, no to okazuje się, że te elementy wymieniają pomiędzy sobą co jakiś czas informacje diagnostyczne i w momencie, kiedy nie będzie tej informacji diagnostycznej po iluś tam minutach, to ten element wejdzie w błąd i będzie się świecił na czerwono. Okej, to było do tej pory i tutaj większych niespodzianek dla większości naszych klientów nie ma, natomiast zostało tutaj wprowadzone kilka dodatkowych elementów, które fajnie rozwija tą ofertę. I teraz zaczynając od tych elementów, mamy elementy, które są w ofercie naszego rozdziału energii, w ofercie zarówno Acti 9, jak i ofercie NSX czy PowerLogic, do odbiorników typu nasz Harmony Hub. Jesteśmy w stanie połączyć 60 urządzeń, ale mogą być to przyciski, a mogą być to przyciski, krańcówki i mogą to być też powertagi. Więc powertag to jest urządzenie, które jest prostym miernikiem energii. On daje nam informacje, za chwilę sobie pokażemy kilka informacji, które podaje i bezprzewodowo po protokole ZigBee do naszego odbiornika będzie nam wysyłać informacje, będziemy mieli stempel czasowy, będziemy mieli prądy, napięcia i tak dalej. I ten najprostszy PowerTag, PowerTag Flex, jest instalowany taka mała kosteczka przy wyłącznikach nadprądowych, może być to wersja jednofazowa lub trójfazowa z przewodem neutralnym. I tutaj instalując taką małą kosteczkę jesteśmy w stanie zbierać informacje na temat parametrów energii i przesyłać je bezprzewodowo do takich elementów jak nasz Harmony Hub, co jest oczywiście uzupełnieniem też tego systemu, który mamy w serii Acti 9, czyli systemu, który jest zbudowany na SmartLinku. To jest jakiś dodatkowy element. Możemy to też zintegrować oczywiście z modułami, które są powertagowymi do NSX-ów. Są takie małe kosteczki, jeżeli ktoś więcej chce się dowiedzieć o tego typu elementach, to oczywiście może do nas wysłać zapytanie lub zalogować się na jedno z szkoleń, które będą prowadził dział
rozdziału energii u nas w ofercie. Natomiast ogólnie jest bardzo łatwy montaż takiego elementu, jak było tutaj widać, jak było widać na załączonym obrazku. Zasięg, no to zasięg to jest określany jako około 3 metrów ze względu na to, że powinien być taki element umieszczony w tej samej szafie, co na przykład ten Harmony Hub. Komunikacja, czyli dane są wysyłane co 5 sekund i jest to maksymalnie do 630 amperów takie dane możemy przesyłać, bo to są elementy z NSX-ów. I za chwilę sobie pokażemy, jak to wygląda z rejestrami. Drugi element to jest tak zwany power tag, czujnik temperatury. To jest czujnik temperatury z bateryjką, który może przesyłać informacje na temat temperatury otoczenia. Mam taką kosteczkę, umieszczam sobie ją gdzieś, dowolnie, gdzie potrzebuję w budynku i nawet do kilkuset metrów, jeżeli użyję sobie anten przekaźnikowych, będzie mi przesyłała dane analogowe o danych temperatury. To jest taka mała kosteczka, która ma tutaj miejsce do przylepienia nalepki, aby w odpowiednim miejscu ją sobie na przykład taśmą dwustronną przykleić, będzie mi wysyłał bezprzewodowo do tego Harmony Hub informacje na temat temperatury. I ta temperatura jest wysyłana co 2 minuty. Żywotność takiej baterii w takim elemencie to są 2 lata, są dane katalogowe. I zasięgi z anteną jedną są podobne do zasięgu przycisków, czyli tutaj również koło tych 300 metrów możemy osiągnąć, jeżeli chodzi o czujniki temperatury. I taki czujnik temperatury jest dosyć ciekawą rzeczą i w budynkach często może zostać zastosowany lub w jakichś budynkach bardziej przemysłowych, takie jak hipermarkety i tak dalej, jeżeli potrzebujemy kontrolować temperaturę. Kolejnym elementem, który został zintegrowany do naszej oferty, czyli oferty działu przemysłu, to jest element, który do tej pory był najczęściej używany przy średnim napięciu. Są to czujniki temperatury i wilgotności CL110, które mają teraz u nas też symbol katalogowy ZBR-TT1. I taki element, który przesyła mi też dane, to jest element, który przyczepiam sobie na magnesy, ponieważ on przychodzi, jest zbudowany w ten sposób, że są magnesy i teraz w momencie, gdy przyczepię do gorącego elementu, no to ten właśnie czujnik temperatury z bateryjką będzie mi sprawdzał temperaturę na styku z metalowym elementem. Czyli jak ja przyczepię sobie do metalowego elementu, jak nie wiem, może na przykład szynoprzewód jakiś, jeżeli byłby metalowy, jakiś element, który chcę patrzeć na jego temperaturę, przyczepię go sobie, to on na styku będzie sobie patrzył, jaka jest temperatura i przekazywał informacje dalej. I taki element może mierzyć zarówno temperaturę, jak i wilgotność. Wysyła dane co 2 minuty do takiego odbiornika i żywotność według danych katalogowych to jest nawet 15 lat takiego elementu. Więc tutaj najczęściej gdzieś w średnim napięciu było używane, z tego co wiem. W tym momencie jesteśmy w stanie również zintegrować taki element do oferty Harmony Hub. Zasięgi oczywiście z anteną są bardzo podobne. Temperatura pracy to jest do 90 stopni, tutaj też mam pokazane, on może mierzyć między minus 25 a do 90 stopni Celsjusza z dokładnością plus minus 1 stopień Celsjusza i również przekazuje informacje na temat wilgotności względnej i tutaj mamy od 10 do 98%. I takie dane jesteśmy w stanie również sobie wyciągnąć. I jak to wygląda? To jest mapa pamięci, część mapy pamięci takiego Harmony Hub. W momencie, kiedy ja podłączę i zaprogramuję sobie dane elementy, będę miał wtedy w odpowiednich rejestrach widoczne na przykład moc na danych elementach, będę miał prądy na różnych fazach, napięcia, będę miał pomiar energii. To, co jest jeszcze może trochę mniej widoczne na tych slajdach, będę miał stempel czasowy, tutaj stempel czasowy. Będę miał też informacje, mogę wyciągać na temat stanu baterii, wewnętrznej temperatury i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tych informacji diagnostycznych jest również dużo. Co ciekawe, ten Harmony Hub ma mnóstwo również dodatkowych rejestrów, które pozwalają na zdalne uczenie takich elementów, czyli ja mogę sobie wpisać w dany rejestr za pomocą sterownika PLC i sobie
zdalnie nauczyć takich elementów. Naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o informacje diagnostyczne i tak dalej, jeżeli ktoś próbuje zbudować bardziej zaawansowaną aplikację, to bardzo się to w ostatnich latach rozwinęło. No i tutaj ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest chyba jedna z ciekawszych rzeczy odnośnie tych elementów bezprzewodowych, które wprowadziliśmy w ciągu ostatnich lat, ponieważ klienci do tej pory, jak pokazywaliśmy tego typu elementy, to pytali, ok, ale w jaki sposób mogę uzyskać jakieś potwierdzenie, albo w jaki sposób mogę działać z tymi elementami, żeby w dwie strony leciały mi informacje. I tutaj z odpowiedzią na to pytanie przychodzi element takiego przekaźnika ZBRRH. Jak to działa? Działa w ten sposób, że mam tutaj sterownik PLC z góry, mamy oczywiście jakieś przyciski, być może bezprzewodowe, jakieś mierniki energii i tak dalej, które mi wysyłają te dane do tego elementu. Natomiast sterownik PLC jest połączony kablem z tym urządzeniem i może również wpisywać w rejestry odpowiednie informacje, które będą mi załączały i wyłączały wyjścia bezprzewodowo w takim elemencie, jak taki przekaźnik. Czyli nie dość, że ten element odbiera, jak do tej pory, informacje z wielu urządzeń i wtedy sterownik PLC sobie z niego odczytuje, to również jest w stanie komunikować się w ten sposób ten element, żeby wysyłać informacje, żeby przekaźniki załączyły i wyłączyły odpowiednie wyjścia za pomocą sterownika PLC. I tutaj mamy oczywiście dostęp do tego, że anteny przekaźnikowe w pewien sposób wydłużają zasięgi w takich rozwiązaniach. Również to w podobny sposób działa. Na wolnej przestrzeni około 100 metrów, w szafie metalowej około 25 i tak dalej. Ważną informacją jest to, że antena przekaźnikowa, żeby działała z tymi wszystkimi nowymi elementami, nie tylko z przyciskami bezprzewodowymi, to musi mieć też odpowiedni firmware wyższy od wersji 3.2. I jak to działa? Jeżeli mam sterownik PLC, to ja sobie mogę tam zaprogramować do wpisywania rejestr dla przykładu 2100, do którego mam przypisane odpowiednie wyjścia, odpowiednie urządzenie z wyjściami, czyli odpowiedni taki przekaźniczek, jak tutaj pokazałem. I teraz jeżeli chcę, to po prostu jeden z bitów sobie załączam w takim odbiorniku i ten odbiornik i nadajnik w jednym, ten Harmony Hub, przesyła dane do jakiegoś przekaźnika, który załącza mi albo kolumnę świetlną, albo jakiś dodatkowy element układu. Jest to bardzo proste pod względem technicznym do wykonania, jeżeli chodzi o pewną technologię. Teraz idea tych wszystkich elementów, bo to dosyć dynamicznie się rozwija, jest nie tylko taka, żeby lokalnie sterownik PLC, który wyciąga sobie dane z tych urządzeń i zarządzał tymi elementami, ale również poprzez dodatkowe narzędzie jesteśmy w stanie wysyłać dane dalej. Czyli możemy mieć dla przykładu jakieś systemy SCADA, które będą wyciągały informacje o stanach krańcówek, przycisków, czy o informacji o temperaturach, mogą być to systemy oczywiście BMS, ale mogą to być również systemy chmurowe. Polecamy tutaj być może jeden z następnych webinarów, który będzie wykonywany w ciągu następnych tygodni odnośnie EcoStruxure Machine Advisor, ponieważ to jest taki serwis, którym w chmurze możemy sobie obserwować dane odnośnie naszych elementów. To jest po prostu stronka, na której poprzez jeden z protokołów MQTT albo HTTPS wysyłamy do serwera, do bazy danych nasze dane i w momencie, kiedy te dane zostały wysłane, to możemy sobie w odpowiedni sposób je wizualizować, budować tam alarmy i tak dalej w cenie za taki układ nie przekraczającej na przykład kilku euro miesięcznie za korzystanie z takiego systemu. Oczywiście wszystko to zależy od konkretnych parametrów i konkretnej wielkości takiego układu. Więc tutaj są pokazane dwa urządzenia, sterownik M262, o którym też na pewno będzie niedługo jakiś webinar, czyli sterownik, który jest IoT ready, który posiada już na pokładzie protokoły takie jak MQTT, HTTPS i również oczywiście takie podstawy jak Modbus RTU i Modbus TCP, żeby wyciągać z urządzeń dane, ale również polecamy też nasze boksy, czyli nasze komputery przemysłowe w formie boksa, takiej książeczki, na której jeżeli zainstalujemy sobie darmową aplikację Node-RED, która jest najczęściej chyba używaną aplikacją, która
która łączy świat maszyn, procesów technologicznych i tej całej automatyki, elektryki, łączy ze światem IT, czyli światem, który jest różnych stron internetowych, serwisów i baz danych. Więc te nasze Magaze Boxy również można tutaj użyć i takie oprogramowanie jak Machine Advisor. Więc okej. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że to nie jest koniec. To, co jest w przyszłości planowane, to już możemy sobie zobaczyć poprzez manuale, które są ogólnie dostępne do tego Harmony Huba. Jeszcze oczywiście na ten moment pewne rzeczy nie są dostępne, natomiast możemy sobie tam zobaczyć, że są pod różnego rodzaju czujniki, są przygotowane już rejestry, więc w tym kierunku będzie szedł rozwój. Możemy sobie zobaczyć, że pomiar CO2, czyli jakiegoś dwutlenku węgla, tlenku węgla, jakiegoś oświetlenia, ciśnienia będzie możliwy do przekazywania, przepływu i tak dalej, można sobie tutaj zobaczyć, że te rejestry już są przygotowane i w niedługim czasie, miejmy nadzieję, ta oferta będzie się dalej rozwijała. Więc tak wygląda rozwój tych standardowych przycisków bezprzewodowych. Wspomnimy sobie też tutaj chwilę o naszym sterowaniu radiowym, czyli sterowaniu AXL Hoist, o którym warto wspomnieć, jeżeli rozmawiamy o elementach bezprzewodowych. Oprócz tych wszystkich standardowych przycisków i tych krańcówek i innych elementów, mamy również nadajnik i odbiornik do sterowania najczęściej suwnicami, natomiast przez naszych klientów używane w różnych aplikacjach. Teraz, co wyróżnia taki pilot? Taki pilot razem z odbiornikiem jest bardzo ergonomiczny, o czym za chwilę sobie pokażemy, sobie powiemy. Ma akumulator, który ma żywotność 5 lat i ładowanie tego akumulatora trwa dosłownie 15 minut, zostało sprawdzone. Ten pilot również bezprzewodowo ma bezpieczeństwo maszynowe, czyli mimo że nie ma tutaj żadnego połączenia kablowego, to jesteśmy w stanie osiągnąć performance level E i SIL 3, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo maszynowe, na grzybek bezpieczeństwa, co za chwilę powiemy i powiemy sobie też za chwilę trochę o diagnostyce, co jest w takich elementach możliwe. Więc to, co jest najważniejszą informacją, to jest odporność na zakłócenia w takich systemach. W starych firmware'ach i starych hardware'ach zasięg pomiędzy tymi dwoma urządzeniami, czyli nadajnikiem i odbiornikiem, wynosił około 100 metrów. Natomiast w nowych wersjach mamy, to już jest nawet 300 metrów. Jest odpowiednia możliwość oczywiście w software'ze, żeby ograniczać to. Tak? Normy bezpieczeństwa w przypadku suwnic wymagają, żeby obsługiwać można było tą suwnicę tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś ją widzi. To jest dosyć rozsądne. Więc jesteśmy w stanie te zasięgi ograniczać. Natomiast w tym zasięgu odporność na zakłócenia jest, jakby to powiedzieć, bardzo duża. Z moich doświadczeń wynika, że bardzo ciężko jest zakłócić taki sygnał. Powiem przykład, jedną historię z naszym klientem, maszyny galwanizacyjne, czyli maszyny z galwanizatorami, gdzie mieliśmy tam prostowników od 6 do 8, przez które płynęło od 4 do 6 kA. Takie zakłócenia elektromagnetyczne, że tam Wi-Fi nie działało, telefony komórkowe, to się nie dało rozmawiać. Natomiast te elementy działały poprawnie w przypadku hardware'u, który oficjalnie miał 100 metrów, zasięgu przy 25 metrach jeszcze to działało w porządku. I dlaczego tak jest? Przez tak zwany hooping, czyli przeskakiwanie częstotliwości. Czyli wygląda to tak, nadajnik i odbiornik przekazują między sobą dane co kilkanaście milisekund. Tak? Co kilkanaście milisekund mamy pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem przekazywane dane diagnostyczne. I teraz w momencie, kiedy te dane nie dochodzą przez dłuższy czas, no to oficjalnie układ powinien się tak zachować, że w sposób bezpieczny odpuścić przekaźniki, w sposób bezpieczny zatrzymać całą maszynę lub cały nasz układ. I teraz idea tego jest taka, że normy bezpieczeństwa wymagają, aby po 300 milisekundach takie wystąpienie, wyłączenie nastąpiło. Natomiast w momencie, kiedy nadajnik i odbiornik się nie widzą, to jest możliwość, że wystąpiło jakieś duże zakłócenie elektromagnetyczne. Dlatego mamy tutaj tak zwany hooping, czyli obydwa urządzenia w momencie, kiedy nie zobaczą się, przeskakują o kilka megaherców w górę. I teraz
W momencie, kiedy przeskoczyły częstotliwość, znowu się sprawdzają. Jeżeli znowu się nie widzą, to przeskakują dalej. I tak dzieje się kilkukrotnie, aż osiągnięty zostanie czas 200 milisekund, zostawiając 100 milisekund na reakcję jakichś przekaźników i tak dalej. Więc to jest powód, dla którego są tak odporne na zakłócenia elektromagnetyczne. Przeskakiwanie przez częstotliwości w momencie, kiedy mamy jakieś zakłócenia. Natomiast jeżeli chodzi o zasięgi i takie rzeczy jak przechodzenie przez przeszkody, to również działa to bardzo dobrze. Ja to testowałem w różnych miejscach, nawet w różnego rodzaju stoczniach, w budynkach stoczni, gdzie stare budynki ceglane z jakimiś grubymi ścianami, kupę metalu naokoło, a i tak to działało. Można było wyjść przez ten budynek i sterować takim odbiornikiem. Więc to jest, jeżeli chodzi o takie elementy jak zasięg. Natomiast ważny jest też ten akumulator, o którym już chwilę wspominaliśmy, który starcza 1 na 30 godzin pracy, czyli tyle po jednym ładowaniu możemy pracować takim pilotem. Żeby go naładować do tego stopnia, to wystarczy 15 minut, przepraszam, i mamy 5 lat żywotności takiego elementu. Ergonomia takich elementów jest również dosyć duża. Ergonomia ze względu na to, że Schneider, jak chciał wprowadzić tego typu elementy, to pierwsze, co zrobił, zaczął chodzić po klientach typowo suwnicowych. W momencie, kiedy miał jakieś swoje pierwsze wersje, to również mierzył im ręce, żeby zobaczyć, jak najlepiej, jak najbardziej ergonomiczne rozwiązanie wykonać. Dawał im różne opcje do testowania, żeby zobaczyć, czy poradzą sobie sterowaniem jedną ręką takim pilotem, i po drodze tak naprawdę wyszło aż tyle różnych wersji tego pilota i wybrano najbardziej ergonomiczną, czyli tą, która teraz jest pokazywana i teraz jest sprzedawana. Więc jest dosyć ergonomiczna. To jest ważne, mamy oczywiście przycisk grzybkowy na dole, czyli jesteśmy w stanie spełnić najwyższe normy bezpieczeństwa, a w tej bazie, które ma swoje wyjścia przekaźnikowe, mamy również dwa wyjścia bezpieczeństwa, które możemy sterować za pomocą tego, i to spełnia nam C3 i Performance Level E. Może oczywiście spełnić w momencie, kiedy odpowiednich wyliczenia wykonamy. Jeżeli chodzi o funkcję bezpieczeństwa, to nie jest tylko ta jedna, ponieważ w momencie, kiedy stracimy zasięg, to również według norm bezpieczeństwa i w sposób bezpieczny cały układ nam się zatrzyma. Mamy również do czynienia z krańcówkami bezpieczeństwa, co jest na przykład w suwnicach wymagane. To też sobie za chwilę pokażemy. Teraz mamy tutaj też diagnostykę. Jesteśmy w stanie pod ten odbiornik, czyli pod tą bazę, którą tutaj pokazywaliśmy, jestem w stanie bezpośrednio podłączyć jakieś czujniki, które będą mi potem generowały alarmy, na przykład czujniki przeciążenia czy prędkości wiatru, i potem na pilocie będą mi się odpowiednie informacje wyświetlały. W nowych wersjach tego typu pilotów mamy również wejścia analogowe na tym, mamy protokół Modbus RTU i jesteśmy w stanie zarówno przez komunikację, jak i wejścia analogowe na tym przekazywać informacje do tej bazy, i ta baza bezprzewodowo również wyśle te informacje do pilota, czyli możemy sobie na przykład jakieś obciążenie bezpośrednio na pilocie oglądać. To jest, jeżeli chodzi o diagnostykę, mamy tutaj kilka tych informacji i tak to wygląda. Jeżeli chodzi o funkcje, to naprawdę jest ich pełno, czyli mamy funkcje, które są badają nam zasięg, mamy funkcje diagnostyczne. Funkcje diagnostyczne tego typu również, że jesteśmy w stanie zbierać liczbę załączeń i wyłączeń danego przycisku, takiej informacji diagnostycznej, na przykład jeżeli zostanie osiągnięte, nie wiem, 100 tysięcy albo, nie wiem, przypuśćmy 10 tysięcy wciśnięcia jednego przycisku, to wtedy ten dany przekaźnik, który sobie zaprogramowaliśmy w tym urządzeniu, to zaskoczy i zablokuje nam cały układ serwisowo. Jesteśmy w stanie na bieżąco również to kontrolować, pobierać te informacje diagnostyczne, ile razy układ został załączony, ile czasu działał, ile razy konkretny przycisk został wciśnięty. Mamy tam też szereg funkcji związanych z sterowaniem. Natomiast taką jeszcze jedną ciekawą, której wspomnę, to jest bezpośrednie połączenie łącznika końcowego. Najczęściej tego typu łącznika końcowego, który jest łącznikiem krzyżowym, czyli w momencie, kiedy ten
Suwnica się porusza, w momencie kiedy już zbliża się do jakiejś przeszkody, w którym jest dla przykładu ściana, to ten krzyż tutaj się przełącza, przekręca, mamy informację o jakimś zwolnieniu lub zatrzymaniu. I tutaj taki element według norm suwnicowych musi spełniać performance level C jako poziom bezpieczeństwa. I tutaj podłączając bezpośrednio pod specjalne wejścia na tym odbiorniku, jesteśmy w stanie również ten performance level C osiągnąć w tego typu układach. Natomiast jeszcze to, co jest fajne w tych elementach, to jest po prostu prostota programowania, ponieważ mamy kabel z konwerterem RS-485 na USB, to jest oczywiście kabel ten sam, który używam do falowników, serwonapędów i tak dalej. I zaprogramowanie takiego urządzenia przez taki element to jest dosyć proste, ponieważ tak naprawdę sprowadza się w większości do tego, aby zaznaczyć odpowiednim, nie krzyżykiem, tylko odpowiednim takim elementem jak tutaj, w momencie, kiedy wcisnę przycisk pierwszy, to co ma się stać, czyli który przekaźnik ma mi się załączyć, mogę sobie dwa przekaźniki załączyć, mogę sobie trzy przekaźniki załączyć i to wszystko tak naprawdę zależy ode mnie. Więc tego typu programowanie jest bardzo proste, ale mamy również możliwość budowania jakichś interloków, dużo funkcji, czyli na przykład jednego pilota sterującego kilkoma układami. No jest tego dosyć dużo, co możemy sobie stworzyć na tym pilocie, natomiast konfiguracja nie jest taka trudna i dosyć prosty sposób przebiega. Więc tak ogólnie są dwa rodzaje tych pilotów, albo nawet trzy rodzaje pilotów w ofercie tej standardowej Schneiderowej. Mamy piloty, które nie mają żadnego wyświetlacza, tylko po prostu na LEDach są jakieś informacje i mamy odbiorniki, które do tego najczęściej są używane, które mają same wyjścia przekaźnikowe, żeby ograniczyć cenę. I mamy tutaj dwie wersje pilota, który ma już wyświetlacz. Jeden ma więcej przycisków, drugi ma mniej przycisków i on może współpracować albo z tymi standardowymi odbiornikami, które mają tylko wyjścia przekaźnikowe, albo z tymi, które mają więcej po prostu. Dodatkowe wejścia, dodatkowe elementy możemy do nich dołączać z wejściami analogowymi, z protokołami komunikacyjnymi i tak dalej. Więc to, co chciałem powiedzieć, to jest to, że warto zwrócić uwagę na te referencje głównie, czyli jeżeli ktoś będzie chciał kupować, to ceny w zestawach są dużo mniejsze, niż gdybyśmy oddzielnie pilot plus odbiornik kupowali, więc na to chciałem zwrócić uwagę. Na tej prezentacji nie umieściłem jeszcze tych prostszych elementów, ponieważ niedawno Schneider wprowadził prostsze piloty, które są trochę mniejsze, z mniejszym bezpieczeństwem, natomiast cenowo nie wyglądają wcale dużo lepiej od tych pilotów, których już mamy dobrze sprawdzone, dlatego zdecydowałem pokazać się tylko te elementy. Jak wspominałem, tych funkcji jest sporo, tutaj jest jeszcze przykład jeden, że jeden taki pilot, który jest, może działać w trybie master-slave, czyli możemy mieć jeden pilot, który będzie się z dwoma bazami komunikował, które będą na oddzielnych suwnicach, lub możemy mieć dwa piloty. Jeden będzie się komunikował z dwoma bazami, drugi na przykład tylko z jedną bazą i tutaj możemy to dowolnie sobie kreować. Takie rozwiązania są też dostępne. Więc tutaj byłoby tyle, jeżeli chodzi o te elementy bezprzewodowe, o których chciałem wspomnieć. Wydaje mi się, że ta oferta ciekawie się rozwinęła, więc warto, abyście Państwo na nią zwrócili uwagę. Natomiast to, co jeszcze chciałem pokazać pokrótce, to jest również ta personalizacja. Jeżeli ktoś miał okazję być na wczorajszym szkoleniu, to będzie to trochę rozwinięcie tego, tej personalizacji różnych elementów. Jeżeli mamy standardowe przyciski, standardowe jakieś etykiety i tak dalej, to Schneider wprowadził teraz opcję personalizacji każdego elementu. Czyli do tej pory było tak, że klient chciał mieć jakieś specjalne logo na takim przycisku lub jakieś elementy, to musiał albo zająć się tym we własnym trybie, albo żeby u nas przestawić linie produkcyjne, to dało się coś takiego zrobić, ale musiał to już w setkach lub nawet w tysiącach elementów kupować. Idea jest taka, aby poprawić to, co się nazywa tak zwanym situational awareness, z jednej strony poprawić wygląd takich szaf i tak dalej. To jest pokazane, jak to wyglądało do tej pory. Standardowe plastiki pod etykiety, nie do końca równo podocinane otwory i tak dalej. Natomiast to, co może poprawić taką produktywność, to jest są naklejki, odpowiednie opisy na danych elementach. Za chwilę pokażemy sobie, jak to wygląda. I tego typu elementy
jesteśmy w stanie nawet jeden wyłącznie, jeżeli klient będzie chciał jeden tylko i wyłącznie przycisk, to jesteśmy w stanie dla niego wydrukować i stworzyć taki, jak on sobie zażyczy. Natomiast w momencie, kiedy cały taki system zastosujemy, no to tak jak to poprawia produktywność, ponieważ możemy odpowiednie strefy na odpowiednie elementy poumieszczać, zrobić ikony i całe strefy poznaczać dla na przykład przycisków bezpieczeństwa, gdzie będzie produkcja bardziej intuicyjna. I tutaj będziemy mieli do czynienia z darmowym softem, który jest oczywiście na stronie internetowej naszej umieszczony, gdzie możemy coś takiego sobie skonfigurować. I ja za chwilę pokażę dwie rzeczy, jak skonfigurować tego typu. Dosyć prosto i nawet jeden taki element, taki przycisk będziemy w stanie dla klienta wydrukować. Natomiast tutaj są przykłady, jakie można rzeczy wykonywać, ponieważ jesteśmy w stanie te nadruki dokonywać na standardowych kasetach, na przykład XALD, i zamiast mieć standardowych legend, jesteśmy w stanie na różnego rodzaju plastikach to wykonywać. Jesteśmy również w stanie dokonywać tych personalizacji na normalnych przyciskach, tak jak już wspominałem. I tutaj są przykłady tego, co zostało wykonane przez naszych klientów. Tutaj konwersja nie wyszła super do końca ładnie tej prezentacji poprzez tą platformę, ponieważ no, jak wiadomo, one będą wyglądały ładniej niż tutaj na tej prezentacji. Natomiast nasi klienci wymyślali sobie różne rzeczy, jakieś loga własnej firmy, zdjęcia maszyn, przycisk na przykład do otworzenia jakiegoś PDF-a, do wysłania danych do chmury, albo jakiś taki ładny przycisk do turbo, który nasi klienci sobie wymyślili. Ale również znika tutaj problem, który mieli do tej pory niektórzy klienci, na przykład gdy potrzebowali jakiś specjalny piktogram na danych urządzeniach, w tym momencie mogą sobie każdy taki element spersonalizować. Więc mamy tutaj do czynienia z czymś takim i mamy również do czynienia z czymś takim, że często opisy odpowiednie w konkretnym języku nie występowały w ofercie. Oczywiście we wszystkich najpopularniejszych 20 językach udało się odnaleźć elementy, przynajmniej te podstawowe, na przykład tabliczki opisowe i tak dalej. W momencie, kiedy klient chciał mieć na przycisku w języku na przykładu Swahili albo jakimś afrykańskim innym języku napis, no to musiał sobie z tym sam radzić, natomiast w tym momencie jesteśmy w stanie mu nadrukować, co chce. Mogą to być zdjęcia wysokiej rozdzielczości, mogą być różne elementy. I to jest jeden element i również oprócz tego możemy robić, tak jak tutaj jest pokazane po prawej stronie, tego typu naklejki. To nie są zwykłe naklejki, takie jak z gumy do rzucia, tylko to są specjalne, na specjalnych poliestrowych supportach, kawał porządnej naklejki, którą jestem w stanie sobie nakleić na szafę, nie odmierzając wcześniej otworów, w którym miejscu mają być. Jeżeli chodzi o naklejenie tego elementu i potem dopiero sobie razem z otwornicą, razem z naklejoną naklejką przewiercam w takich elementach. Jaka jest trwałość takiego nadruku? Tutaj mamy informację, że powinno to mniej więcej 5 lat wytrzymać. To jeszcze wspomnę tylko, że jeżeli chodzi o te elementy, to mamy do czynienia ze specjalnym klejem, który był testowany na wszelkiego rodzaju naszych obudowach. Za chwilę sobie powiemy też więcej na temat wytrzymałości tego materiału. Natomiast ten klej został wybrany ze względu na próby starzeniowe, mówię, co najmniej 5 lat ma wytrzymać. Jeżeli pytanie o trwałość nadruku, jaka jest, no to jest duża odporność na ścieranie. Czyli jeżeli chodzi o ścieranie, byśmy próbowali jakąś szczotką to zetrzeć i tak dalej, to będzie to problematyczne. Z mojego doświadczenia wynika to, wraz z klientami testowaliśmy, że jeżeli się weźmie śrubokręt dla przykładu, tak jak sobie spróbowaliśmy, i na siłę mocno spróbuje się to zedrzeć, no to jak wszystko praktycznie można w samym tym plastiku nawet zrobić dziurę, jeżeli ktoś będzie bardzo chciał, to da się to zetrzeć, natomiast do normalnej pracy to nie powinno być żadnych problemów przy ścieralności. Pokażemy sobie tutaj dodatkowo, jakie są odporności, jeżeli chodzi o promieniowanie ultrafioletowe. Było to też testowane przy tysiącach godzin bezpośrednio pod lampą UV i dopiero przy takim dużym natężeniu tego promieniowania UV, to w jaki sposób te naklejki, te oznaczenia się pożółkniały. Natomiast to jest tak jak w standardowych przyciskach, tak, czy standardowych elementach. Jeżeli byśmy wzięli jakieś przyciski, to one spokojnie, zwykłe przyciski nadają się do użytku na zewnątrz. Natomiast w momencie, kiedy na bardzo, bardzo długo zostaną wystawione promieniowanie ultrafioletowe, to każdy element i każdy kolor ulega jakiemuś tam lekkiemu matowieniu. Mają dobrą odporność te wszystkie elementy na wodę,
IP z końcówką 6, możemy nawet czyścić to wodą. I zalecane jest to, co jest jeszcze ważne, zalecane jest, aby naklejać tą naklejkę od plus 10 do plus 40 stopni. Natomiast ważne jest również to, że mają dobrą odporność na różnego rodzaju środki chemiczne, zarówno te naklejki, jak i również przyciski. Mogą być to różnego rodzaju oleje, dla przykładu, ale również mają dobrą odporność na czynniki czyszczące, z wyjątkiem alkalicznych jakichś detergentów. Tak? To tego nie powinno się uczyć, ale, używać, ale tak to normalnie mają dobrą odporność na tego typu rzeczy. I teraz to, co wspominałem, to jest już z jakiejś oficjalnej prezentacji, mają dobrą odporność na ścieranie. Oczywiście można taki element sobie zamówić, jeden na do sprawdzenia. Koszty nie są takie duże, bo to są o kilkanaście procent większe niż standardowego przycisku, po prostu, żeby wydrukować taki element i sprawdzić, jeżeli ktoś by potrzebował coś takiego przetestować. Natomiast jeszcze z ważnych informacji, nie zaleca się wycinania w szafie, jeżeli mamy już naklejoną naklejkę przez laser, ponieważ wtedy ten plastik się topi w różne sposoby i no jest to, wygląda potem dosyć nieestetycznie. I możemy tam nadrukować dosłownie wszystko, co chcemy, mogą też to zdjęcia. I tutaj są dwie ważne informacje. Im większa rozdzielczość tego zdjęcia, tym w pewnych granicach lepiej, im większa wielkość takiego pliku, tym też również lepiej. Tak? Jeżeli będziemy mieli małą rozdzielczość, na przykład na przyciskach poniżej 336 na 336, no to wtedy może to nie do końca wyraźnie wyjść i ktoś może zostać niezadowolony. Natomiast ogólnie chodzi o to, że powinniśmy wysokiej rozdzielczości elementy używać, na przykład przy naklejkach to powinno być to co najmniej 1000 na 900 chyba 32. Za chwilę jak sobie taką naklejkę zrobimy, to będzie to lepiej widoczne. I warto zauważyć również, jeżeli chodzi o zdjęcia, formaty plików, że proszę pamiętać o tym, że pliki tego typu jak JPG lub BMP, które mogą zostać użyte, zawsze mają tło. Więc w momencie, kiedy będziemy chcieli plik JPG, jakieś zdjęcie, jakiś napis, logo firmy wrzucić na przycisk podświetlany, no to taki przycisk podświetlany zostanie zasłonięty cały przez farbę i nie będzie światło wychodziło w odpowiednim stopniu. Pliki PNG mają możliwość, tam jest możliwość, że są pliki z logami czy z jakimiś dodatkowymi napisami, które nie mają tła i to jest, warto o tym pamiętać, żeby używać najczęściej plików PNG. O, i tutaj jest ten przykład, że czemu akurat może być niewidoczne jakieś światełko, jakaś lampka, ponieważ ktoś zakleił to całością. Za chwilę sobie tutaj pokażemy pewne rzeczy, natomiast to są też przykłady tych naklejek, które zostały wykonane już przez naszych klientów, którzy umieszczali sobie różnego rodzaju loga na tych elementach, odpowiednie strefy sobie tworzyli na przyciski, zdjęcia maszyn umieszczali. Tak naprawdę można tutaj dużo umieścić na tego typu elementach. Natomiast to, czego tego nie ma też na tej prezentacji, to jeżeli ktoś z Państwa miał okazję widzieć nasz Augmented Operator Advisor, czyli nasz program rozszerzonej rzeczywistości, no to on może reagować, rozpoznawać obrazy za pomocą zwykłych rozpoznawania po prostu konturów i kolorów, natomiast może też za pomocą specjalnych kodów QR. I teraz, jeżeli są takie kody QR wymagane przy maszynie, które w łatwy sposób pozwalają identyfikować dane elementy, no to powstawałoby też pytanie, w jaki sposób to wykonać, żeby to było trwałe i na przykład nasi klienci również te kody QR drukowali sobie na tego typu naklejkach, ponieważ to wtedy było najbardziej wytrzymałe. Więc teraz pokażę tylko pokrótce na koniec, jak takie personalizacje wykonać, więc ja sobie udostępnię pulpit. Proszę tylko o informację, czy już widoczny. Czy mógłby ktoś napisać, czy jest widoczny mój pulpit? Jest widoczny, ok. No pokażę tylko dosłownie, jak wygląda taka konfiguracja. Na naszej stronie Schneider, czyli se.com/pl, wchodzimy sobie na tę stronę, wybieramy sobie produkty i wybieramy sobie przyciski, lampki i manipulatory. Teraz z serii wybieramy sobie, ta personalizacja jest dostępna dla XB4 i XB5, więc wybieram sobie dla przykładu XB4.
I teraz warto sobie wspomnieć jeszcze o dwóch rzeczach, czyli o tym, że możemy personalizować oczywiście zwykłe przyciski, ale również te nowe płaskie na otwór FI20, przepraszam, na otwór FI30. Wtedy takie personalizacje najładniej wyglądają, ponieważ na metalowej obwódce możemy również sobie odpowiednie nadruki robić. I tutaj w konfiguratorze, jak sobie go wybiorę, to będzie to nazwane jako tak zwany built-in flash. Teraz pokażemy sobie za chwilę dwie rzeczy, jak prosty przycisk wykonać i jak wykonać prosty element typu na przykład naklejka. Więc tutaj mam ten konfigurator, mogę sobie wybrać, czy chcę jakiś wskaźnik, świetny przycisk, czy jakiś dodatkowy element sobie stworzyć. Mam też zakładkę drugą, w której mogę sobie personalizować kasety, tak jak wspominałem. Natomiast wybierzmy sobie na przykład przycisk zwykły. I tutaj mam konfigurator, który mogę sobie wybrać. OK, przycisk. Built-in flash, tak jak wspominałem, to są te nowe na FI30. Metal chromowany. Profil operatora, tutaj są zwykłe flash, czyli to są zwykłe płaskie. Wersje przycisku z samopowrotem. Dla przykładu niech to będzie na czarnym zbudowane. Nieoznaczony przycisk ze stykiem NO i zbudowany z podstawowych elementów. Konfigurator ładnie dobrał mi wszelkiego rodzaju elementy, które potrzebne są do zbudowania tego przycisku, czyli głowica, podstawka i jeden styk. I teraz, jak mi się dobra już ten element, jak głowica, to w prawym górnym rogu widzę opcję dostosuj. Mogę sobie dostosować i albo na podstawie jakiegoś szablonu, albo pusty taki element wybrać i spersonalizować sobie. I OK. Co ja mogę tutaj zrobić? Mogę sobie na obwódce jakieś napisy poumieszczać. Mogą być to napisy o różnej oczywiście czcionce. Mogę sobie umieszczać w różnych miejscach te napisy. Też mogę sobie na przykład zrobić, żeby jeden był tu, drugi był żeby tu na przykład. Mogę w różny sposób sobie to umieszczać. Mam też dostępny środek, czyli są kapsel, na który mogę zarówno tekst umieścić, jak i również odpowiedni piktogram, który może mieć różne kolory. Naprawdę mogę wybrać sobie dowolny odcień koloru, który chcę, żeby został stworzony. Również piktogram może mieć różne swoje kolory. Ale również to, co ciekawe, mogę sobie umieścić zdjęcia wysokiej rozdzielczości, wyciągnąć sobie zdjęcie. Z pulpitu sobie umiem wyciągnąć jakiś Schneider. I widać tutaj, że moje akurat ma zbyt małą rozdzielczość, że taka jest zalecana. Umieściło się zdjęcie, mogę je dostosować, żeby zostało w ten sposób wydrukowane. I jeżeli wcisnę przycisk ukończ i wyślę go na maila, to dostanę informację, jak ten produkt jest stworzony i on już będzie zapisany u nas w systemie. Żeby go zamówić, nie będę miał dużych problemów. O, przepraszam, zamknąłem sobie. I zamknąłem sobie, natomiast to nie jest wielki problem, tak? Cena takiego elementu, który jest, to niezależnie co ja zrobię, to będzie ta referencja, czyli symbol katalogowy, który u nas w systemie SAP jest zarejestrowany, to jest to. To jest symbol produktu, na podstawie którego został on stworzony, a to jest symbol jednoznacznej konfiguracji, czyli jaki sposób ma być zostać wykonany i pod jakim symbolem zostało to zapisane na serwerze. I teraz do zamówienia oczywiście potrzebuję wszystkich trzech tych numerów u nas w systemie. Jeżeli w centrum obsługi klienta ktoś wprowadza takie zamówienie, to jest, ma swoją cenę i wpisuje pozycję, natomiast potem on wymaga ode mnie specyfikacji i wzoru, na podstawie którego ten przycisk został stworzony. Natomiast jeżeli mam tą specyfikację, to ona już jest na stałe wpisana gdzieś tutaj w systemie. Ja mogę sobie powrócić, czy na pewno chcę wyjść z szablonu, na pewno. I teraz, jeżeli będę chciał, to w dowolnym momencie, jestem w stanie tą konfiguracją dwa razy to wyciągnął, odnaleźć i zamówić jeszcze raz, sprawdzić, dokonać jakichś zmian. Nazywa się ta naklejka specyficzna Legend Panel. Mam ileś wymiarów, czyli to są gotowe naklejki, na których mogę sobie różne rzeczy nadrukować. I mam na przykład największą, tutaj wybiorę nieoznaczoną, od razu dobrał mi się jakiś symbol katalogowy, ja sobie klikam dostosuj. Tutaj mam albo szablony, które są, albo mogę wybrać sobie pusty element i zobaczę sobie. Umieszczam sobie jeden przycisk, drugi przycisk, trzeci przycisk, umieszczam sobie panel operatorski, który jest. Natomiast chciałbym, żeby to był inny panel, więc montowany na przykład w naszej serii GTO. Tego typu jest panel umieszczony. Teraz ja bym chciał jakieś fajne
opisy sobie pododawać do takich, do, żeby te dwa przyciski mi stworzyły całość, czyli jak wciskając przycisk Shift, mogę sobie kliknąć na drugi przycisk, wyrównać te przyciski, żeby równo były ze sobą. I również tutaj mam przycisk grupowania, gdzie tworzy mi się grupa. Jestem w stanie sobie jakiś opis tej dorzucić, będę potrzebował. Może być on oczywiście w innym kolorze, jeżeli potrzebuję. Mogę sobie tło ustawić jakiegoś koloru. Oczywiście ten kolor też może być taki, jaki ja sobie wymyślę. Mogę, nie musi to być element kwadratowy, może być to też również zaokrąglony w różny sposób, czyli będzie to tak wyglądało. Przesuwam sobie dalej i mam tutaj strefę. Dla jednego przycisku oczywiście też od razu mogę sobie jakiś opis dorzucić, który będzie kolorze czarnym w tym wypadku i również jestem w stanie na przykład zaokrąglone tło sobie wykonać w jakimś tam kolorze, żeby to tak wyglądało. Jestem w stanie w dowolnym momencie sobie te elementy z Shiftem przytrzymując zaznaczyć i wyrównać. I ok, mam takie elementy. Teraz co dalej jestem w stanie zrobić? Oczywiście jakiś grzybek bezpieczeństwa. Natomiast idea jest taka, że jeżeli będę teraz tło dodawał jakiś prostokąt, to element, który został dodany później, będzie na wierzchu. Więc ja najpierw dodaję sobie to tło, zwiększam jego wielkość na przykład na 200. 200. O, to za dużo. Na 100. Tak. To jest tło, a ja bym chciał mieć na przykład, żeby to wyglądało w ten sposób i drugi kolor, żeby był żółty. I to będzie miejsce na mój grzybek bezpieczeństwa i potem dopiero wkładam sobie grzybek bezpieczeństwa. Taki przycisk oczywiście mogę sobie wybrać, żeby był na FI 16, FI 30, FI 22, to jest dowolne. Co mogę jeszcze zrobić? Mogę dorzucić na przykład jakieś zdjęcie, na przykład ten znaczek Schneidera, o którym miałem. Pokazuje mi tutaj OK, że rozdzielczość jest tego mała, jaka jest minimalna wymagana, ale mogę ten znaczek sobie tutaj umieścić. Mogę umieścić sobie dodatkowe elementy, takie jak jakieś dodatkowe piktogramy, które chcę umieścić i rysować sobie dowolne rzeczy. Teraz jeżeli software mi na coś nie pomaga, ta część, którą tutaj mam do konfiguracji, to oczywiście zawsze mogę sobie to zrobić w Paint'cie, w PowerPoint'cie, zrobić zdjęcie z tego pen, na przykład JPG i na przykład na tło umieścić sobie tego typu element. Oczywiście z tłem też mogę sobie podziałać, mam wielkość i szerokość kanwy, mogę nadać jakiś tam kolor tła, który potrzebuję. Mogę również obraz tła zrobić, żeby to wszystko było na tle Schneider Electric. To będzie wtedy trochę gorzej wyglądało, bo widać, że on potrzebuje trochę większej rozdzielczości, żeby coś takiego zrobić. Ale również jestem w stanie różnego rodzaju zaokrąglenia zrobić, żeby to ładnie wyglądało. W jedną stronę mogę odwrócone zaokrąglenia zrobić, żeby miejsca na przykład na jakieś otwory, na jakieś śruby porobić, jeżeli w danym miejscu są takie elementy. I pewne rzeczy tego typu jestem w stanie wykonywać. I teraz, ok, jeżeli ja już stworzyłem taką konfigurację, to jest jeszcze jedna rzecz, którą warto zobaczyć. To nie to. Klikając tutaj, jestem w stanie otworzyć sobie podgląd rysunku technicznego, pobrać sobie plik takiej konfiguracji i to będzie pokazane, w jaki sposób przyjdzie mi ta naklejka. Bo tutaj mam wygląd, który jest wyglądem jakby już po zamocowaniu wszystkich elementów. Warto spojrzeć, o, tutaj. No on od razu przychodzi z miejscami, w których trzeba otwory zacząć wycinać i on, wszystkie te otwory są pooznaczane. Tutaj również jest oznaczone na panel operatorski, gdzie ma być wycięcie zrobione. W ten sposób taka naklejka przyszła. Możemy oczywiście jakieś ładne rzeczy porobić. Tutaj jest tylko dosłownie przykład. I zamówienie wtedy wygląda bardzo podobnie. To jest numer katalogowy, niezależnie co ja tam zrobię, to po tym elemencie będę miał cenę. Tu jest symbol konfiguracji, specyfikacji, a tutaj jest symbol, na podstawie którego zostało to zrobione. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o te elementy.